Właśnie w tym kościele ksiądz Dolindo odprawił swoją mszę świętą pierwszą po 16 latach zawieszenia. Jest 17 lipca 1937 roku. Biegnie rano do kurii, ksiądz Dolindo otrzymuje papier, że może wreszcie odprawiać mszę świętą. Jest tak przejęcy, że wybiega na ulicę, spotyka tutaj w okolicy wielu swoich znajomych, między innymi kapłanów, księży, i woła: idę odprawić mszę świętą. Ksiądz Dolindo tutaj w tym kościele najpierw idzie do zakrystii, żeby się przebrać. Przygotowuje się długo zawsze przed mszą świętą, przynajmniej pół godziny. Ale jest bardzo zdenerwowany tego dnia, bo nie wie, czy będzie pamiętał gesty, ruchy, słowa, czy czegoś nie pomyli po tylu latach zawieszenia. I swoim zwyczajem powierza się Matce Bożej, swojej najukochańszej mamusi, i odmawia taką krótką, prostą modlitwę. Maryjo, mamusiu moja, stań przy mnie przy ołtarzu, tak jak stałaś na Kalwarii 2000 lat temu, gdzie konał Twój Syn.